Agnieszka Michna. Witam Państwa w poniedziałkowym wydaniu Pytanie na Dzień Dobry. Dziś zajmiemy się tematem uniwersalnym. Nasz program poświęcimy wręcz tropikalnym upałom, które nawiedziły Polskę w zeszły wtorek. Temperatury wciąż dają się we znaki, a o tym, jak radzić sobie w te upalne dni, pyta nasza reporterka Gaja Stańko. Gaju, czy mnie słyszysz? Tak. Witam Was serdecznie. Jestem tu z Grzegorzem Wiercipiętą, który opowie nam trochę, jak uchronić się przed słońcem. Przede wszystkim trzeba zastanowić się, czym jest słońce, bo to nie jest jednoznaczna odpowiedź na to pytanie. Jak definiujemy ciepło i czym dla nas są wysokie temperatury? No ja na przykład, proszę pani, zaczynam się pocić dopiero po 30 stopniach Celsjusza. Wcześniej jest dla mnie... Jest bardzo przyjemnie. Przede wszystkim pić dużo wody, bo pocić się jednak z czegoś trzeba. Po drugie, nosić czapki. Czapki są bardzo modne, jest dużo wzorów. Ja bardzo lubię czapki na przykład. Proszę pana, a jak określić, czy będzie upał, czy będzie chłodno? Amerykańscy naukowcy dowiedli, że jest na to jeden bardzo pewny i sprawdzony sposób. Mianowicie chodzi o świstaka. Co roku zbierają się tam ludzie nad jego norką i patrzą, czy wyjdzie on, czy zostanie w swoim domku. Dobrze, to na tyle. Oddaję głos do studia. Dziękujemy, Gaju. A jak na te niebywale wysokie temperatury reaguje przeciętny Kowalski? Ewa, łączymy się z tobą. Dzień dobry, witam państwa. Jest ze mną planowiczka Kasia. Powiedz, Kasiu, jak radzisz sobie z upałami? No, wypady z rodzinką nad wodę, orzeźwiające napoje. No, w godzinach szczytu to raczej zostaję w domu. Są ludzie, którym takie temperatury nie przeszkadzają. A jak jest z tobą? A nie, ja uwielbiam po prostu plażing, smażing z mężem, co roku nad wodę, z dziećmi, po prostu super, jest świetnie, ja uwielbiam taką temperaturę. Dobrze, dziękuję ci, Kasiu. Oddaję głos Jakubowi. Jak pani sobie radzi z upałami w tak gorące dni, jak mamy w tej chwili? Dużo wody piję. Dużo wody? A może podzieli się pani jakimiś innymi? Jakieś wiatraki można stosować? Młodzę się i bardzo wchodzi do wody taki jak właśnie pod prysznic. Żegnam się z państwem bardzo serdecznie. Jakub Kielar dla Ambitni 24. Przekazuję teraz głos Małgorzacie Sałacie. Dziękuję, Kuba. Z tej strony Małgorzata Sałata. Dzisiejszy dzień zapowiada się bardzo gorąco. Najzimniej będzie na zachodniej części Polski, a najcieplej na południu kraju. Możliwe są również pożary lasów i pożary mieszkań na poddaszu. Prosimy o niewychodzenie z domu, a teraz pogoda na następne dni. To wszystko w dzisiejszym programie. Dziękuję Państwu za uwagę. A na koniec muzyczna niespodzianka. Zespół Słoneczni z najnowszym utworem Idę na plażę. Idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę na plażę, na plażę, idę.